Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Wojewoda lubuski spotkał się w Dobiegniewie z samorządowcami w sprawie naboru wniosków do drugiej edycji Rządowego Funduszu Polskiego Ładu. Rząd tłumaczy, że to kolejna szansa na budowę inwestycji w lokalnych samorządach. Dzięki dofinansowaniu mogą powstać drogi przyjazne dzieciom przedszkola i szkoły, czy nowe ścieżki rowerowe. To jest początek roku, 4 stycznia. Ja już się spotykam drugi dzień z samorządowcami. Wczoraj miałem wizyty w Urzędzie Wojewódzkim. Dzisiaj postanowiliśmy, że będziemy takie spotkania organizowali w poszczególnych powiatach, ponieważ trudno by było, żeby wszyscy samorządowcy jechali do wojewody. Będziemy się udawali do siedzib gmin czy powiatów i tam będziemy spotykali się bliżej tych wspólnot samorządowych. To dzisiejsze spotkanie pokazało, jak bardzo potrzebne i oczekiwane te spotkania. Rozmawialiśmy oczywiście o tym głównym tematem, to Polski Ład i drugie rozdanie w programie inwestycji strategicznych. Też miałem okazję zapoznać się z relacjami samorządowców, jakie działania już podjęli w temacie tych inwestycji, które otrzymali, czyli ten pierwsze rozdanie. Ale jestem zaskoczony i pozytywnie zaskoczony tym, jak bardzo samorządowcy są przygotowani do tego drugiego rozdania. Niektórzy mówili, że będzie problem, że już nie będą mieli wniosków. No to, co dzisiaj usłyszałem od przedstawicieli poszczególnych gmin, to pewno będzie trzeba jeszcze robić trzecie i czwarte rozdanie. Tyle różnych projektów, tyle oczekiwań i tyle potrzeb. I to dobrze, bo te potrzeby, które są już realizowane, są tymi, które poprawiają jakość życia mieszkańców, komfort życia, bezpieczeństwo. I te, które dzisiaj usłyszałem, są planowane jak najbardziej potrzebne także w dziedzinie polityki społecznej. Cieszę się z tego spotkania i myślę, że te następne równie dobre zaowocują tym, że lubuskie samorządy złożą dobre projekty i że kolejne kilkaset milionów złotych trafi do naszego regionu. Podczas wizyty w powiecie strzelecko-drezdeneckim wojewoda Władysław Dajczak wraz z samorządowcami z powiatu zaapelowali o działania zarządu województwa w sprawie obwodnicy Drezdenka. Przypomnijmy, premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że dodatkowe 51 obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich otrzymało rządowe dofinansowanie. Otrzyma je także każdy z trzech projektów złożonych z lubuskiego. To trzeci i czwarty etap budowy obwodnicy Drezdenka oraz ostatni etap budowy obwodnicy Nowej Soli. Wojewoda lubuski wyraził zaniepokojenie, że samorząd województwa i zarząd dróg wojewódzkich mają wątpliwości, czy znajdą się środki na dofinansowanie brakującej połowy kosztów budowy obwodnic. Zarząd powinien zdawać sobie sprawę, że dofinansowanie nie wyniesie 100% i zabezpieczyć swój wkład własny, twierdzi wojewoda. Urząd Marszałkowski zapowiedział z kolei, że odniesie się do zarzutów wojewody na poniedziałkowej konferencji prasowej. Weszła w życie uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania. Zgodnie z zapisami uchwały zmieni się obszar strefy płatnego parkowania. Będą też obowiązywały nowe godziny jej funkcjonowania, opłaty jednorazowe, abonamentowe oraz opłaty dodatkowe pobierane za brak biletu parkingowego. Strefa płatnego parkowania będzie rozszerzana stopniowo w dwóch etapach, natomiast nowe opłaty będą pobierane od 17 stycznia 2022 roku. W obszarze strefy płatnego parkowania znajdą się także inne miejskie płatne parkingi. Są to parkingi przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy Parku 111 oraz przy ulicach Nadbrzeżnej, Hawelańskiej, Wełniany Rynek, Hejmanowskiej, Teatralnej, Warszawskiej i Składowej. Na tych parkingach obowiązują takie same stawki opłat jednorazowych jak w strefie płatnego parkowania. Inna jest jednak opłata abonamentowa. Gorzowski Teatr ma dla widzów kilka ciekawych propozycji w nowym roku. Na początek spektakl Opowieść wigilijna, a już 7 stycznia spektakl Świecie nasz w klimacie karnawałowym.
Styczeń rozpoczynamy jeszcze klimatami świątecznymi, a to już dzisiaj i jutro opowieść wigilijna, spektakl dla całych rodzin, historię Ebenezera Scrooge'a, jego przemian w noc wigilijną wszyscy doskonale znamy, więc propozycja bardzo świąteczna i bardzo aktualna. Natomiast już pojutrze wchodzimy w klimaty bardziej karnawałowe i tutaj Świecie Nasz, też znany już i doceniany spektakl przez widzów piosenki Marka Grechuty w wykonaniu naszego zespołu i z zespołem muzycznym na żywo. A potem jest jeszcze oczywiście kilka bajeczek dla dzieci, właściwie spektakli związanych z naszym Gorzowem, Nosorożek, więc też to propozycja oczywiście dla najmłodszych zawsze uwzględniona w naszym repertuarze. Natomiast miesiąc kończymy premierą długo oczekiwaną, bo Dzień Świra planowany rok temu, wiadomo, przez lockdown nie doszło do premiery, musieliśmy zamknąć spektakl na drugiej generalnej. Mam nadzieję, że w tym roku nic nie stanie na przeszkodzie i będziemy tę premierę świętować. Dzień Świra, kultowa sztuka, kultowy film, który doskonale znamy wszyscy, Marka Koterskiego, przeniesiona na deski teatru. Paweł Szkotak reżyseruje tę sztukę. No myślę, że bardzo ciekawe rozwiązania zastosował, żeby móc przenieść, zaprezentować ją na deskach teatru. Już po raz ósmy w Gorzowie zorganizowany zostanie Orszak Trzech Króli. Tym razem nie będzie jednak uroczystego przejścia na Plac Grunwaldzki, a znacznie krótsze przejście, bo z katedry na Plac Starego Rynku. Trzem Królom towarzyszyć będą postacie historyczne. W tym roku orszak będzie trochę inny niż w poprzednich latach. Może nie będzie taki bardzo okazały jak dawniej. Wielka trasa, daleko maszerowaliśmy do tego Betlejem Gorzowskiego. W tym roku będzie wszystko skoncentrowane w katedrze i przy katedrze. Zapraszam na mszę świętą na godzinę 12. Będzie specjalna msza święta koncelebrowana przez naszego księdza biskupa diecezjalnego, księdza biskupa Tadeusza, a podczas mszy świętej będą akcenty właśnie Trzech Króli. Trzej Królowie będą razem z nami uczestniczyć we mszy świętej ze swoją świtą. Także będą też postacie historyczne, warto je zobaczyć. Będzie też komentarz do tych postaci historycznych. To będzie wszystko na mszy świętej, a potem z katedry wyruszamy krótką wprawdzie trasą. Nasze Betlejem nie jest dzisiaj daleko, bo na placu katedralnym będzie tutaj postawiona scena. Na tej scenie będzie krótka prezentacja wydarzeń sprzed ponad 2000 lat. No i oczywiście także zaprezentujemy te postacie historyczne, no, które przyczyniły się dużo w historii Polski do naszej polskiej państwowości, do tego, co dzisiaj mamy. A więc na pewno będzie Jan Paweł II, bo on już od czasu, kiedy przyjechał do Gorzowa, wrósł jakby w naszą historię, w naszą świadomość i będzie zawsze. Zawsze na pewno będzie też największy prymas Polski, prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński. Bo on przecież w Gorzowie był i tu zgromadził na tym placu wiele, wiele tysięcy ludzi w 66 roku. Ale będzie też patron Gorzowa, nasz biskup Wilhelm Pluta. Ja myślę, że on już też, ta trójka będzie zawsze z nami przez całą historię, jak to się mówi, aż jak będzie tylko Polska istniała, a jak Witos powiedział, Polska będzie istniała zawsze. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszamy w piątek o godzinie 17:30. Do zobaczenia.